Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, mam wielki zaszczyt, ogromną przyjemność przeanalizować partię, która miała miejsce 8 lutego 2021, a grali w niej Jan Krzysztof Duda kontra Daniil Dubow. Moi drodzy, bardzo elektryzująca, fantastyczna partia, w której działo się o jej. Dawno nie widziałem tak ostrej gry. Partia grana w internecie, tempo gry 15 minut i 10 sekund, plus 10 sekund na ruch na zawodnika. I przejdźmy, moi drodzy, do rzeczy. Janek odpowiedział ruchem D4. Zagrał D4. Tutaj skoczek F6 ze strony Dubowa, C4. E6, skoczek na F3, D5. Gambit hetmański nam się pojawił, ale po skoczku C3, C6 mamy struktury obrony słowiańskiej, taka półsłowianka powstaje. I E3 ze strony naszego arcymistrza. Moi drodzy, troszeczkę szybciej debiut, bo tutaj ruchy są teoretyczne. W ten sposób jak najbardziej można grać. E3, bronimy piona C4, sprawa jest dosyć prosta. Skoczek z B na D7, skoczek tu się dobrze czuje w tych strukturach. Goniec zagrywa na D3. Ktoś mnie kiedyś pytał, czy można grać gońcem, jeżeli tutaj pilnujemy pionka C4, czy to nie jest strata tempa? Już mamy odpowiedź. Można. Oczywiście ja też mówiłem, że można, to nic złego, to są normalne rzeczy. Tutaj goniec wybija, to też nawet troszeczkę wymusza bicie na C4 i problem z głowy, ale to jest wszystko teoria. B5, ruch, który tego gońca odstrasza. Goniec zagrywa na D3, goniec B7. Każda strona chce wyprowadzać figury, oczywiście. Goniec B7. Tutaj się też pojawiają inne opcje. Można próbować grać A6 z planem C5, tak też można grywać. Można B4 tutaj postraszyć od razu, no ale Dubo wybiera tę kontynuację, roszada ze strony naszego arcymistrza, A6 przygotowuje to ruch C5 i dlatego trzeba tutaj zagrać dosyć dynamicznie. Moi drodzy, jak ktoś gra gambit hetmański i ten wariant mniej więcej, czy tam słowiańską, no to trzeba znać troszeczkę te debiuty, bo inaczej pogubimy się, no bo na przykład byśmy sobie zagrali goniec D2, dajmy na to, bo każą nam wyprowadzać figury, no to mogło to by się skończyć troszeczkę źle, tu nawet taki skoczek C5 jest ciekawy, no można C5, dobra, ale nie będziemy tutaj za bardzo wnikać, przejdźmy do ruchów lepszych, które tutaj arcymistrzowie prezentują, jest to ruch E4, konkret, moi drodzy. Teraz obowiązkowym posunięciem jest zagranie oczywiście C5. No i teraz są dwie drogi. Albo gramy D5, albo gramy E5. Który ruch wybieramy, moi drodzy? Można jedno i drugie. Janek wybiera po prostu E5 z atakiem na skoczka. Plan jest taki, że jak ten skoczek wejdzie na D5, a innego lepszego ruchu nie widać, no to tutaj planujemy też czasem zagrać goniec G5, skoczek E4. Może najpierw skoczek E4, goniec G5, żeby spróbować władować się na D6. No bo teraz tak, skoczek E4, goniec na E6 i próbujemy grać tam. I grozi szach, bo jest związanie na hetmana. Mam nadzieję, że to jest dosyć widoczne. Tutaj Janek wybiera inną kontynuację, moi drodzy. Skoczek G5. Panowie, obydwaj panowie prezentują bardzo ostry styl gry, więc ta partia no, nie mogła, że tak powiem, pójść w zapomnienie. Trzeba tutaj przeanalizować sobie dokładnie te ruchy. Moi drodzy, Janek tym posunięciem pokazuje jasno, że nie ma zamiaru tutaj ani remisować, po prostu idzie na całość. Ten ruch jest dosyć kąśliwy. Wprawdzie na H7 sobie spoglądamy, jakaś opcja bicia się pojawia, chociaż nie zawsze tutaj się bije, znaczy rzadko w zasadzie. Czasem się poświęca tutaj, czasem tutaj na F7, jakiś hetman H5 czasem wchodzi. Ciekawe rzeczy się dzieją po skoczek G5. No i teraz tak, sprawdźmy sobie, co by było po biciu na D4, bo to też się narzuca, pionek nie jest broniony, więc go można zbić. Teoretycznie. Bicie pionka jest fatalnym posunięciem, tak jak już mówiłem, trzeba tutaj znać konkretne warianty. Moi drodzy, piękny ruch by mógł wejść, bo tutaj tak partia nie przebiegała. To jest tylko co by było gdyby, moi drodzy. Skoczek na E6. Piękne posunięcie, piękne poświęcenie. Zauważmy, że grozi wzięcie. Ja rozpatrzę tylko ruch bicia na E6. Oczywiście można też i hetman B6, ale wierzcie mi, że ta pozycja jest już bardzo dobra dla białych. Rozpatrzmy przyjęcie ofiary. Hetman mógłby zagrać na H5. No. Na G6 nie chce się bić, bo zbijamy, pionek zbija, zbijamy hetmanem, a na końcu goniec wchodzi na G5 z szachem i zdobywamy hetmana, ponieważ król musi być na E7. Myślę, że to jest dosyć jasne i klarowne. Moi drodzy, po tym posunięciu lepiej zagrać od razu królem.
Dlatego, że tutaj ten pionek ma podparcie, jak się skoczek zasłoni, właśnie po szachu, no przepraszam, tutaj trzeba wtrącić takie posunięcie, żeby jeden ze skoczków mógł być wymieniony i po tym posunięciu teraz gramy goniec G5. No to jest wszystko bardzo ważne w tempach. Niełatwa gra. Moi drodzy, jedyny słuszny ruch to skoczek F6 i zauważcie, że na moment figurę mniej mają białe, ale po wieża E1, na przykład wieża E1, ta inicjatywa jest ogromna, ta pozycja jest oceniana jako no, wygrana w zasadzie dla białych. Po kolejnym ruchu oczywiście bijemy tutaj. Chodzi o to, że mimo wszystko, że białe mają jakąś tam ilość pionów więcej, to król w centrum gwarantuje białym ogromną przewagę, intuicyjna gra dalej. Myślę, że czarnym gra się bardzo trudno, bardzo trudno, szczególnie na tym poziomie. Moi drodzy, w partii poszło inaczej. Tutaj czarne zdecydowały się na bicie skoczka na C3. Pionkiem odbić należy i goniec zagrał na E7. I teraz co zrobił, moi drodzy, Jan Krzysztof Duda? Zastanówmy się. No myślę, że już kilka osób tutaj wie, co zagrać. Spokojnym ruchem na pewno byłoby zagranie skoczkiem na E4, ale tu tak mi trochę głos drży, dlatego że Janek nie zagrał spokojnie, moi drodzy. Absolutnie nie. Skoczek E6. No cóż, znowu poszło poświęcenie i powiem wam, że to poświęcenie generalnie no, jest całkiem przyjemne. Całkiem przyjemne, no wziął oczywiście Dubow i hetman H5, rzecz jasna. No i teraz tak, król F8, jest taka opcja albo G6, co wybrać? No jest trochę możliwości, znaczy w zasadzie dwie. No po król F8 nie rozpatruję za bardzo, bo leci pionek na F4 do przodu, F5 i tam można się w zasadzie poddać czarnymi. Ta wieża się jak otworzy z gońcami tutaj po przekątnej, hetman blisko. Jest koniec partii. Nie trzeba nawet liczyć tutaj wariantów. No, kompletnie nie trzeba liczyć wariantów. Moi drodzy, oczywiście przesadzam troszeczkę, trochę trzeba policzyć, ale na tym poziomie tutaj już się gra dosyć łatwo. Dubow wybiera zatem G6. Słusznie. Teoretycznie słusznie, moi drodzy. Tutaj poszło bicie. Bicie pionka, przepraszam, bicie gońca. Dwie opcje, albo tu, albo tu. Jeżeli zbijemy wieżę, skoczek F8, czarne są bardzo bezpieczne. Należy zbić tu. Zauważcie, że Janek ma w tym momencie dwie figury mniej. Dzieje się naprawdę niesamowicie. Król F8, jedyne posunięcie. No i co dalej? Czy zbijamy piona? No nie. Mamy ruch goniec H6. Jedyna opcja to jest wybicie i mamy z szachem wybicie. Troszeczkę się poprawiło dla białych, gdyż jedna wieża jest mniej u czarnych. Wprawdzie za trzy lekkie figury to jest ogromna przewaga matematyczna czarnych, ale nie w pozycji w tym wypadku. Król zagrał na G8. No jeżeli król by zagrał na F7 powiedzmy, no to zawsze mamy tutaj jakiegoś szacha, potem próbujemy na przykład wprowadzać wieżę przez D1, D3 i tam na króla, na przykład na, idziemy na G3 wieżą lub mamy też opcję zagrania cały czas F4, F5, może byłoby szybsze. To są dosyć, myślę, że proste ruchy, w zasadzie jedyne, dlatego też i proste w miarę. Król zagrał na G8, tutaj Janek dał szacha. Król H8, kolejny szach, król G8, no i teraz wziął pionka, mógł to zrobić wcześniej, po prostu sprawdzał przeciwnika, remis był zawsze tutaj w kieszeni, miał Janek wieczny, znaczy miał tu wieczny szach, jakby chciał, ale no absolutnie nasz arcymistrz nie myśli tutaj o remisie w tym wypadku. Król zagrywa na G7. No i moi drodzy, pozycja jest dosyć ciekawa. Cztery piony przewagi białych. No fajnie, jakby te piony szybko tam szły, ale to nie jest takie łatwe, odsłaniamy króla. Wieża A na D1, wprowadzamy ciężkie figury do akcji, to jest bardzo potrzebne. Pozwalamy troszeczkę się skoordynować czarnym, ale nie ma wyjścia. Po tym posunięciu hetman G4 z szachem i król H8, to jest taki ruch oczywiście z tempem, to jest standard. No i moi drodzy, tutaj trzeba podjąć jakąś decyzję. Jedynym słusznym wyjściem jest spróbowanie wykorzystać przewagi pionków w centrum, jest wykorzystanie przewagi pionków w centrum. No i tutaj Janek to właśnie robi, D5. No ale pytanie, co będzie, jak goniec zbije na D5? No i sobie sprawdźmy. Jeżeli goniec wybija, no to dajemy szacha, na przykład na H5, skoczek się zasłania i mamy ruch E6, moi drodzy. Zobaczcie, tutaj hetman ładnie atakuje z wieżą tego gońca po prostu zbijamy. Na przykład po hetman D6, jeżeli hetman chce pionka jeszcze wziąć, no oczywiście musimy na to pozwolić. Gramy na przykład wieża D5, po hetman E6 gramy wieża E5, żeby z tempem zaatakować i wprowadzić drugą wieżę na przykład na D. Powiedzmy hetman F6, żeby się trzymał bliżej króla. No oczywiście trzeba też bronić gońca, w zasadzie jedyny ruch.
prawie jedyny, i wieża D1. Ta pozycja jest, myślę, że już bardzo komfortowa dla białych i białe nie muszą na siłę atakować króla, żeby dać mu mata, gdyż wieża za dwie figury lekkie, przeważnie to dwie figury lekkie są lepsze, ale przewaga pionów jest decydująca i aktywność przede wszystkim ciężkich figur to jest, myślę, że kluczowa rzecz w tej partii. Po D5, moi drodzy, skoczek zagrał na H7. No i Janek tutaj zagrał D6. Postanowił maszerować tymi pionami. Goniec H4. No, myślę, że jedyne takie słuszne posunięcie i E6. No te piony wyglądają bardzo, bardzo groźnie, moi drodzy. Bardzo groźnie. Tutaj Dubow mógłby się pokusić o wymianę hetmanów, ale trzeba to bardzo dokładnie policzyć, czy po wymianie hetmanów te pionki nie dochodzą. Według oceny komputera nie jest tak łatwo tymi pionami tam dojść, ale to grają ludzie. I na tym to właśnie polega, że może te poświęcenie Janka nie było nie tyle co niepoprawne, bo było w miarę poprawne, ale na tyle się pozycja skomplikowała, że to jest ciężko wyliczyć człowiekowi, nawet jak się ma ponad 2700 rankingów w szachach. Hetman zagrał na F6, moi drodzy, i teraz Janek zagrał E7. No, pionki są coraz bardziej zaawansowane. To jest też fajna rzecz, tak wywiera taką bardzo dużą presję na przeciwniku. Goniec C6 i tu się wszystko broni na ten moment. Moi drodzy, G3. Należy w ten sposób zagrać. Ja jeszcze może cofnę dwa ruchy, bo chodzi o to po tym posunięciu jeszcze o to, że jak zagra wieża na G8 i tutaj są praktycznie maty, no hetman może zbić z szachem i dorobić sobie hetmana na E8. No więc tutaj trzeba zagrać gońcem na C6, G3. No trzeba się obronić, nie ma wyjścia, ale zobaczcie, osłabia się diagonala. Trzeba bardzo uważać, żeby hetman się nie zjawił na polu F3 i tam grożą maty. Trzeba pilnować. Wieża G8, rzecz jasna. Zauważmy, że nie możemy zbić gońca oczywiście, bo tu hetman bije. No i hetman zagrywa na H5. Hetman zbił na C3 piona. I moi drodzy, Janek znowu popisuje się fantastycznym ruchem. To jest poziom naprawdę iście szachowy. Trzeba przyznać, że taktycznie Jan Krzysztof Duda gra genialnie. I Dubow przede wszystkim też gra genialnie. No to starły się tutaj naprawdę niesamowite umysły w tej partii. Moi drodzy, wieża D5. Czy przyszłoby wam do głowy, żeby grać takie posunięcie? No ale trzeba taki ruch zagrać. Wiecie dlaczego? No żeby tego gońca przesłonić. Co by było, jakbyśmy zbili hetmanem na H4 figurę? No to hetman F3. Możemy się żegnać z partią. Jest po partii, tutaj grozi mat. Nie wiadomo jak się bronić. No a jak hetman H3, to na H1 jest mat. Bez różnicy. 0-1 byłoby. Moi drodzy, poszło wieża D5. Po tym posunięciu, no goniec przyjął tę wieżę tutaj i hetman wybił. Znowu są dwie figury mniej u Janka. No ale na szczęście są te piony zaawansowane, to jest porządny atut. Skoczek zagrał na F6. Tutaj silnik podpowiada, że goniec jakby wybił na E7, pozycja jest równa, ale bardzo dynamiczna równa. I skoczek zagrał na F6. Moi drodzy, co po tym posunięciu zagrać białymi? No, zadanie dla was, moi drodzy, zadanie dla was, co tu grać? Zatrzymać sobie można oczywiście materiał i zachęcam do analizy. Piekielny ruch, kolejne poświęcenie, to jest niesamowite, hetman bije G8, no niebywała partia, niebywałe poświęcenia. Dwie opcje są, jeżeli zbije skoczek, tak było też w partii, a jeżeli zbije król, no to mamy D7. Okazuje się, że jeden z tych pionów na pewno dochodzi. Jeżeli skoczek D7, dorabiamy hetmana, skoczek musi się zasłonić, bo inaczej zbijamy na D7 i po prostu bijemy na H4. Ta pozycja jest totalnie wygrana dla białych. Król jest bezpieczny względnie, gdyż no jak tam będzie jakiś szach na G7, król H1 i potem na przykład wieża G1 planujemy z szachem. No tutaj jest koniec partii. Mógłby być koniec partii, moi drodzy. W partii skoczek wybił na G8 od razu. No i dorabiamy hetmana. Różnica polega na tym, że nie ma tego dorabienia hetmana z szachem, więc czarne mają teraz jakiś jeszcze jeden ruch na grę. Tutaj goniec zagrał na F6. No i dwie figury za wieżę, pion zaawansowany. Myślę, że przyjemna pozycja białych. Hetman dał szacha, moi drodzy. Oczywiście ruch dobry, ale bardzo też ciekawą opcją było na przykład zagranie wieża D1, żeby wprowadzić tę ostatnią figurę do gry. I na przykład hetman C2 wiąże się z atakiem tutaj wieża D5. Zobaczmy, że król jest naprawdę bardzo bezpieczny. Nie ma go jak zaatakować. Jeden szach tutaj nic nie grozi, bo król G2 i
szachy się kończą, a grozi wieża H5, bardzo groźna sytuacja, grozi D7 z doprowadzeniem tutaj dalej piona. Pozycja myślę, że bardzo przyjemna do gry, znaczy to jest wygrana w ogóle białych w tym momencie. No tak nie poszło, tutaj Janek dał po prostu szacha, król zagrał na G7 i teraz wieża D1. To nie wypuszcza wygranej w tym momencie, ale to jeszcze nie jest takie proste, moi drodzy. Tu się działo bardzo dużo nadal. Skoczek zagrał na H6. No, koordynować te figury trzeba. Ten skoczek chce grać na F7 i bronić tutaj pola D8 przede wszystkim. D7, coraz bardziej zaawansowany pion staje na D7 i D8 grozi. Dlatego też skoczek F7. Ok. Hetman dał szacha, król F8. Hetman na E6. No tutaj jakiś szach grozi. No przede wszystkim jest ten nacisk na przeciwnika. I czarne zagrały C4, myśląc, że też ten pionek ma szansę jakieś tutaj na promocję. Moi drodzy, wieża D5, bardzo odważnie, ale też słusznie. Trzeba próbować grać w ten sposób, atakować te figury. Może wieża C5, może wieża C8. Przede wszystkim aktywność figury, a co będzie dalej? No zobaczymy, jak przeciwnik pozwoli. Poszło B4, moi drodzy, i wieża F5, król G7, bronić gońca trzeba. No i teraz Janek zagrał król G2. To jest taki też profilaktyczny ruch w tym momencie, żeby odejść od jakichkolwiek szachów na pierwszej linii. W tym momencie poszło B3, no te pionki robią się niezwykle groźnie. No piona trzeba wybić, pionek został wybity. No i moi drodzy, w tym momencie tutaj Janek zbił pionka na A6, co wypuszcza przewagę zupełnie. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Sprawdźmy, co by można było zagrać alternatywnie. Ruch, który był no, dosyć trudny. Ja się nie dziwię, że takiego ruchu Janek nie zagrał, bo daleko trzeba by było policzyć, ale tak panowie się naliczyli tych wariantów, co niemiara. No ale sprawdźmy. Troszeczkę silniki jednak nam pomagają. No trzeba z nich korzystać, moi drodzy. Wieża F4. Tutaj są groźne opcje. No ale B2 to wygląda niezwykle groźnie. I teraz tak. Dorabiamy hetmana. No trudne posunięcie. Jeżeli zbija skoczek, no goniec nie może, bo tutaj jest wybicie z szachem i koniec partii się robi. Należy wybić skoczki. W ten sposób dajemy szacha, tu jest jakiś prześwit hetmanem. Król H6. Moi drodzy, gramy hetman F5, grozi mat. No i hetman zagrywa tutaj na przykład na C6 z obroną i z szachem. To są chyba jedyne ruchy według silnika obronne. F3 gramy, goniec na E7, od mata się na chwilę obroniliśmy. Ale mamy szach na F4, król H7, moi drodzy. No i bardzo trudny ruch, hetman E5. Znaczy może w tym wypadku jeszcze nie jest aż taki trudny. Są dwie opcje, grozi mat, więc hetmana dorobić nie można. A grozi też wzięcie tego niebezpiecznego pionka z dalszą przewagą, gdyż król jest tutaj po prostu nieosłonięty. No ale jest jeszcze obrona, powiedzmy, teoretycznie hetman C2 z szachem, król H3. Król jest bardzo bezpieczny, jak widać. I hetman musi się zasłonić na G6. No to już jest rozpacz, bo tak naprawdę nie widać, jak od tego mata tutaj się uchronić. Grozi też hetman H5, mat. No, no trzeba w ten sposób. Ale to już jest koniec oczywiście. Można wybić na G6 swobodnie i wybić tu, partia wygrana. No to się łatwo mówi, moi drodzy, to się bardzo, bardzo łatwo mówi. Ja się nie dziwię Jankowi, że tutaj wybił pionka, żeby troszeczkę uprościć, ale będzie się fajnie tutaj jeszcze działo. Moi drodzy, B2 i hetman na B6. Bronimy B1, grozimy jakimś tutaj zbiciem, ewentualnie D8. Goniec zagrał na D8. Jak zagrać dalej, moi drodzy? Zastanówmy się. Kolejna tutaj taktyka przed nami. Bardzo ciekawy ruch i niezwykle interesująca końcówka. Wieża F7. Oczywiście. Janek w zasadzie tutaj poświęcił wszystkie swoje figury, które uczestniczyły od początku partii. Pamiętajmy, że ten hetman został dorobiony przez pionka, więc to jest niezwykle ciekawe, jak tak spojrzeć na tę partię. Tutaj król oczywiście wybił i hetman wybił na D8. Moi drodzy, hetman C6, żeby przytrzymać tutaj pionka, z szachem oczywiście, i F3. Co zagrał Janek? Przepraszam, co zagrał Dubow w tym momencie? Dubow dorobił hetmana. Niestety nie jest to dobry ruch. Czasem dorobienie hetmana nie jest dobrym ruchem. Można to było spokojnie zremisować pod tytułem hetman C2. Niestety tutaj Dubow musiał myśleć o remisie w tej partii. Król H3, nie ma wyboru. Hetman F5, moi drodzy. Jeżeli król wraca, to z powrotem gramy. Nie można wejść na jedynkę, bo wtedy dostajemy mata. No król H3, król F5, a jeżeli tutaj by Janek się pokusił o król H4,
No niestety, ten ruch przegrywa. Dlaczego? Zawsze sobie zatrzymajmy film i popatrzmy, o co tutaj chodzi. Moi drodzy, hetman h7 z szachem, król g4, nie ma wyjścia, hetman g6 i różnica teraz polega na tym, że jeżeli na przykład król zagra na h3, powiedzmy, no to hetman e6. I tutaj bronimy pola e8. I chodzi o to, że jak król na przykład zagra na g2, dorabiamy hetmana, wygra na czarnych. Bo nie ma jak po prostu dorobić hetmana, hetmanowi brakuje ruchu i nie może odejść z szachy. No tak, Janek na pewno by to widział i pogodziłby się z remisem, no ale Dubow, moi drodzy, zagrał inaczej. Dorobił hetmana. I Janek w tym momencie zagrał na e8 z szachem, król g7. Teoretycznie tutaj dorobić jeszcze, no chyba nie można tego hetmana, gdyż wymiana by nastąpiła i chyba cały czas ten motyw z wiecznym szachem powstaje. No tutaj Janek oczywiście nie ryzykuje grając hetmanem na e5. Król h7. Zasada jest taka, troszeczkę hetman się zbliży do króla, osłoni go w pewnym momencie na f4 czy na g4 i dorobimy sobie hetmana bezpiecznie. I tak też następuje. Hetman zagrywa na h5, król g7, hetman g4. Mamy na to czas, tu nie musimy się śpieszyć. Król h6, hetman f4, król h5. Nie zmienia tutaj to niczego, można spokojnie dorobić hetmana, ale jeszcze nastąpił bezpieczny ruch g4. Wiadomo, że jak tutaj h4 to z szachem, więc król zagrywa na g6. No i dorabiamy hetmana. Moi drodzy, tutaj nastąpił szach hetmanem z c2, z c6 na c2. I po tym posunięciu Dubow poddał partię. Jest wygrana partia totalnie, gdyż nie ma jak zagrozić białemu królowi. Wymiana hetmanów, trzy pionki więcej, techniczna już sprawa. A jeżeli hetman się nie wymieni, to tutaj hetman po prostu zajeździ króla, cały czas go szachując i dając na pewno mata. Niezwykle interesująca partia młodych arcymistrzów. Myślę, że jedna z lepszych tego turnieju, jak nie najlepsza. Moi drodzy, piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej partii. Czy to była nieśmiertelna partia Janka grana w internecie? Jak ją nazwać, nie wiadomo. Dzięki serdeczne za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.